roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. Na podstawie artykułu 79 ustawy 2 ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje. Artykuł 1. Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupujących terytorium państwa polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium, są, zgodnie z postanowieniami 4 Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe. Artykuł 2. Punkt 1. Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupujących terytorium państwa polskiego dotyczące przenoszenia, obciążania, ścieśnienia lub ograniczenia pod jakąkolwiek inną nazwą prawa własności, skarbu państwa, związków komunalnych, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych i prawnych na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych osób prawnych oraz osiedlanie w nieruchomościach obywateli obcych państw pod jakimkolwiek tytułem prawnym są nieważne i niebyłe. Punkt 2. Nieważne i niebyłe są również akty prawne i zarządzenia władz okupujących terytorium państwa polskiego, wymienione w ustawie pierwszej, gdy wynikają one ze stosowania eksterminacyjnej polityki narodowościowej. Artykuł 3. Punkt 1. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne władz okupujących terytorium państwa polskiego dotyczące wprowadzenia sekwestru, zarządu przymusowego lub wprowadzenia pod inną nazwą zmiany w sposobie zarządzania i użytkowania mieniem osób fizycznych i prawnych prawa polskiego, jak również wszelkie akty prawne tychże władz dotyczące zmiany w składzie władz spółek i personelu zarządzającego interesami osób fizycznych i prawnych. Punkt 2. Jeżeli akty te zdziałane zostały na nieprzymuszony wniosek obywateli polskich i w ich interesie, to nadanie takim aktom mocy prawnej nastąpi w trybie uznania ich przez władze polskie. Artykuł 4. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i zarządzenia dokonane przez władze okupujące terytorium państwa polskiego w stosunku do uprawnień i mienia obywateli polskich i polskich osób prawnych znajdującego się poza granicami obszaru Polski. Artykuł 5. Nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych władz okupacyjnych uznanych przez dekret niniejszy za nieważne. Również nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw w drodze umów lub też wykorzystania przepisów przymusowych, o ile dotyczą przedmiotów i praw wskazanych w artykułach poprzednich. Artykuł 6. Akty zwykłego, ustanowionego przez władze okupacyjne, zarządu cudzym mieniem w czasie wojny w granicach koniecznej potrzeby i normalnej eksploatacji, prowadzonej na zasadach uczciwości i dobrej wiary, wymagać będą uznania przez władze polskie po zbadaniu sposobu wykonywania zarządu cudzym mieniem. Artykuł 7. Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne zdziałane przez obywateli polskich pod przymusem bezpośrednim lub pośrednim władz okupacyjnych. Akty te mogą być zgłaszane do rejestracji władzom polskim z umotywowanym zastrzeżeniem osób poszkodowanych. Każda osoba poszkodowana ma prawo wnieść do sądu skargę o uznanie tych aktów za nieważne. Artykuł 8. Obywatel polski, który dobrowolnie będzie pomagał władzom okupacyjnym do wykonywania aktów wskazanych w artykule 1, 5, podlegnie karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub konfiskacie całego mienia. Artykuł 9. Przepisy niniejszego dekretu stosują się do już wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz okupacyjnych, jak również do wszelkich, sprzecznych z postanowieniami niniejszego dekretu, aktów prawnych i zarządzeń tychże władz, które zostaną wydane po wejściu w życie mniejszego dekretu. Artykuł 10. Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia. Artykuł 11. Wykonanie dekretu powierza się prezesowi Rady Ministrów.
I do tego jeszcze odpowiedź z MSZ-u z ubiegłego roku. Wrzucałam wam, nawet dzisiaj wrzuciłam przy okazji na swojską suwerenkę na YouTube'a, przy okazji dokumentu kopenhaskiego. Dokument kopenhaski, jeszcze raz wam, kochani, powtarzam, mówił o zasadach wolnych wyborów, czyli o jak powinny przebiegać wolne wybory w Polsce. Niestety ukryli to przed narodem polskim i sobie wymyślili, znaczy przywrócili ordynację wyborczą, którą Piłsudski zatwierdził. I wam tam też udostępniłam to z ISAP-u z 1918 roku. I ta ordynacja wyborcza, Piłsudski był kapelusznikiem, tak a propos, ta ordynacja wyborcza jest dziś w Polsce. Od 1989 roku nie mieliśmy żadnych wolnych wyborów. Ani jeden punkt tego dokumentu kopenhaskiego nie został spełniony. Przeczytajcie sobie, proszę, jeszcze raz pomału. Cały ten dokument w zasadzie, tam chyba jest pomylony, bo dostałam to od znajomego, ale nie dostałam tam po całości. Najważniejsze rzeczy są wrzucone po kolei. Postarałam się dzisiaj to uporządkować. To nawet patrząc na te kartki, to żaden z punktów nie został wpisany w ordynację wyborczą, która jest dziś rzekomo obowiązująca. Dlatego jesteśmy gnębieni, oszukiwani, mamieni, niszczeni, a oni są jak święte krowy, którzy za nic nie biorą odpowiedzialności z uwagi na to, iż trzecia RP nie jest żadnym administracją państwa polskiego, tylko jest zarejestrowaną korporacją finansową w 1988 roku za czasów Olechowskiego. Też wam już to udostępniałam na TikToku, no i na YouTubie też, bo to z TikToka przerzucałam. Polecam, zapoznawajcie się, żebyście wiedzieli, w czym żyjecie i żeby to było dla was przestrogą, zanim zdecydujecie się pójść oddać swój cenny podpis na tych świstkach papieru przy okazji kreślenia X-a. Dobrego czołem.